Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Zawsze mam problem, kiedy nastaje wiosna, czy mówić dobry wieczór, czy może dzień dobry, czy witam Państwa serdecznie. Witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarium z cyklu Polub Internet Młodych. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kreatywnej edukacji online. Proszę dać znać na czacie, czy Państwo widzą się, słyszą, są gotowi na półtorej godziny rozmowy o morzu możliwości, jakie daje internet. I czy Państwo są przygotowani z kubkiem herbaty, a może kawy o tej porze? Wygodnym kocem, ja zawsze na webinaria wyciągam koc, bo niestety okazuje się, że siedzenie w jednym miejscu przez długi czas powoduje, że jest mi zimno. Proszę podpisywać wirtualną listę obecności i być z nami, zadawać pytania. Zachęcam Państwa do komentowania. Dzisiaj w ramach cyklu Polub Internet Młodych będziemy rozmawiać o kreatywnej edukacji online. W ogóle szeroko o edukacji online. Jeśli Państwo wiedzą, nasz cykl odbywa się w ramach, w ramach programu Dobre Łącza, a dokładnie w ramach programu Szkoła Twórczych Praktyk, który jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Google dzięki Google.org Impact Challenge. Nasze spotkania mają na celu przybliżenie perspektywy dzieci i młodzieży jako użytkowników i użytkowniczek internetu. Mam nadzieję, że te spotkania pomogą Państwu, również mnie, zrozumieć, co sprawia, że świat online jest tak atrakcyjny dla młodego pokolenia, a także wskażą nam te spotkania sposoby na to, jakby świadomie do tego świata wchodzić, jak wspierać młodych ludzi w korzystaniu z internetu. Pierwsze nasze spotkanie było poświęcone bezpieczeństwie w sieci. Długo dyskutowaliśmy o zasadach, o tym, jak modelować sytuacje, kiedy korzystamy z internetu, co pokazujemy dzieciom swoim własnym, również młodzieży szkolnej. Taki był plan na pierwsze spotkanie. Jeśli Państwo byli na tym spotkaniu, to bardzo mi miło, ale jeśli państwo nie byli na tym spotkaniu i mają ochotę je obejrzeć, to Ola, która jak zawsze wspiera mnie na czacie, wrzuci państwu link do nagrania tego spotkania. Poprzednie spotkanie, czyli drugie w serii, dotyczyło aplikacji TikTok, która jest szalenie popularna wśród dzieci i młodzieży, ale również dowiedzieliśmy się, że wśród dorosłych wzbudza dużo kontrowersji jako aplikacja chińska, ale również mocno uzależniające narzędzie. Nasz ekspert, dr Karol Jachymek, opowiadał o tym, że jest to bardzo ciekawe narzędzie, ale trzeba mieć 13 lat, jak w przypadku wszystkich mediów społecznościowych, żeby z tego narzędzia korzystać. Jeśli ktoś z Państwa nie oglądał, ale ma ochotę, to również zapraszam do biblioteki. Ola rzuca Państwu linki. O tym będziemy, o aplikacji TikTok już dzisiaj rozmawiać nie będziemy, ale jeśli ktoś z Państwa ma ochotę posłuchać i dowiedzieć się, co to są trendy, na przykład, to zachęcam do obejrzenia. Tego nagrania. Dzisiaj moim gościem będzie. Grzegorz, Tumża, Stumża, przepraszam bardzo. Grzegorzu, widzę, że dołączyłeś do nas. Za chwilę oddam Ci głos i Cię przedstawię, ale jeszcze kilka słów na początek. Oczywiście Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą fundacją w Polsce, która zajmuje się edukacją. Docieramy do około 40 tysięcy nauczycieli w całej Polsce i do około 10 tysięcy szkół. Jest mi bardzo miło gościć u Państwa dzisiaj w domu i wspólnie rozmawiać o edukacji. Online. Rozkład jazdy, o którym już mówiłam, co za nami, czyli za nami bezpieczeństwo w sieci i TikTok, a przed nami dzisiaj edukacja online, a 19 kwietnia w środę będziemy rozmawiać o języku i komunikacji młodych. Oczywiście będzie to bardzo mocno związane z internetem i będziemy o tym rozmawiać z doktorem Anną Wileczek. Serdecznie zapraszam. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się dorejestrować i dostać powiadomienie, to będziemy informować o tym wydarzeniu i będziemy rozsyłać Państwu linki. Coś o czym jeszcze nie miałam okazji Państwu mówić i Państwa zaprosić. Nasz cykl zostanie poszerzony o piąte spotkanie i ono będzie dotyczyło gier. Będziemy rozmawiać o, o gamingu. I to spotkanie będzie już prawie na zakończeniu roku szkolnego, bo 31 maja również w środę będziemy rozmawiać o gamingu, czyli o graniu prawdopodobnie będziemy rozmawiać o społecznościach, które wspólnie grają i skąd jest ta moda, jakie są zagrożenia, ale oczywiście jakie są, jakie są powody, dla których młodzi ludzie tak bardzo w gry. Online wchodzą. To jest nasz rozkład jazdy. Cieszę się, że Państwo są tak licznie z nami. Szczególnie, że wiem, że Państwo dołączają do naszego cyklu, jeśli nie byli z nami od początku. Nasz dzisiejszy gość, czyli Grzegorz Sturza, mam nadzieję, że Grzegorzu, że tam jesteś i zaraz nam się pokażesz, jest edukatorem medialnym. Adiunktem w pracowni edukacji medialnej Uniwersytetu Ugdańskiego. Witam Cię, Grzegorzu, serdecznie. Który jest ekspertem od edukacji medialnej i o tej edukacji nam dzisiaj powie. I powie też o. Morzu możliwości, jakie daje internet. Ja specjalnie to może możliwości dzisiaj będę tutaj Państwu przypominać i włączać jako takie, takie wyrażenie słowo klucz, które pokaże, że to morze może być wzburzone, może być bardziej płaskie, ale też może być nieograniczoną możliwością schodzenia głębiej i rozpoznawania kolejnych warstw i nowych możliwości, które nam daje. Pierwszy, pierwszy obszar, o, będzie, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, to będzie właśnie edukacja medialna. Nie wiem, czy państwo, Państwu to pojęcie jest znane, czy Państwo się z nim spotkali. Ja przygotowując się do tego spotkania pytałam Grzegorza, co to jest ta edukacja medialna i ja usłyszałam, że to jest bardzo szerokie pojęcie, ale niestety często bardzo wąsko prezentowane. Zarówno dzieciom, jak i również szerzej odbiorcom. Mediów różnego typu. Obecnie kiedyś media to były głównie telewizja, a dzisiaj już mówimy o mediach, częściej myślimy o internecie, bo telewizję również mamy w internecie, radio mamy w internecie i ten świat w dużej mierze do internetu się przeniósł. Grzegorzu, jeśli tam jesteś serdecznie Cię zapraszam, żebyś nam poopowiadał o tym, czym jest ta edukacja medialna, jak o nią zadbać. I Jak to jest, co to dokładnie jest i co powinny dzieci i młodzież o edukacji medialnej wiedzieć, i jak nauczyciele i nauczycielki mogą o to zadbać. Witam cię serdecznie, widzę cię. Dzień dobry, dzień dobry wieczór, dobry wieczór, bo to różnie. O 18 u mnie się przełożyć wieczór, ale. Jest jasno, więc to, to jest trochę mylące. Bardzo dziękuję Wam i Fundacji. Chciałem powiedzieć CEO, ale CEO oczywiście, za, za zaproszenie i Katarzyno za takie solidne wprowadzenie. Zresztą mam takie poczucie, że mogłabyś po prostu teraz opowiedzieć dalej o wielu wątkach i przyjemnie by mi się tego na pewno i też jakby merytorycznie super słuchało. Ale jak już u Państwa jestem e, gościem, to, e, no, to pewnie powiem Wam kilka słów i e, tak naprawdę to dopiero zjechałem do domu i, i syna wiozłem na terapię jakby ruch drogowy <laughs> sprawił, że nie mogłem się pojawić jakby tak idealnie, jakbym sobie tego życzył, za, za co organizatorki i przepraszam. Co to jest edukacja medialna? Tak, rzeczywiście, ja, miałem, ja mam zawsze kłopot z tym terminem, bo chociaż ja od tam kilkunastu, niedługo się okaże, gdzieś tam, 20 lat się zajmuję tematem, bo zacząłem jeszcze jako student pedagogiki, to ja <coughs> wiem, że nic nie wiem. To jest takie, wiecie, to jest takie, no, przykleństwo ludzi, którzy szukają informacji, im więcej znajdują i budują sobie jakiś tam kompleks wiedzy, który jakby często trzeba przebudowywać, czy właściwie to się cały czas dzieje no to trudno powiedzieć o pewnych rzeczach, jakie są na pewno. No zwróciła się uwagę na, na te wąskie jakby takie kanały odbioru tego terminu i tak jest niestety w przypadku na przykład, no nie wiem, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która swego czasu, a teraz też robi, podejmuje różne działania związane z, z edukacją medialną. Oczywiście można to tam z różnych jakby... Stron politycznych też oceniać, no ale w edukacji się od polityki uciec zupełnie nie da, zwłaszcza, że ona organizuje nam, <laughs> przepraszam Was za głos, niestety trochę, trochę mam nie, nie w porządku, organizuje nam no, jakby system edukacji i, i jakby no, prowadzi nas jako ideologię do, do, różnych, do różnych celów, ale na przykład Krit stawia przede wszystkim na odbiorcę, na jego, bezp na jego bezpieczeństwo na wyłapywanie tak zwanych fake newsów, czyli nieprawdziwych informacji. Mniej natomiast stawia na edukację medialną, której ja jestem fanem i jakby potocznie mogę to wam powiedzieć, czyli takiej, która skupia się na, na tworzeniu, prezentowaniu kreatywności i tak naprawdę ja edukację medialną rozumiem jako przygotowywanie, ale w takiej praktyce, i to czasami na zasadzie takiej, nie wiem, inżynierii wstecznej, czyli próby zobaczenia czy samemu wejścia do, na zaplecze medialne, tak? Czyli zobaczenia jak na przykład działają nie wiem, serwisy internetowe, jak się tworzy clickbaity, czyli uczenie się wspólnie z innymi, również tego co kiedyś miałem ciekawą dyskusję z Organizowaliśmy się tak w gronie podmiotów zajmujących się edukacją medialną i jeden z szefów pewnej fundacji, to, to jakby nazwa nie ma teraz specjalnego znaczenia, chyba powiedział, że musimy się uczyć obrony przed czarną mawią. Także jakby na tym polega edukacja medialna. Ja jakoś nie mogłem się w tym odnaleźć trochę. Jeszcze nie, jeszcze nie znałem Harry'ego Pottera, bo jeszcze nie miałem córek. I nie poznałem wtedy jeszcze mojej żony. I teraz już na to, że też znam trochę. A ja mu powiedziałem, że to jest raczej edukacja w zakresie czarnej magii. Czyli no nie tylko uczymy się bronić, no uczymy się posługiwać różnymi, tej metafory dalej, jakby użyję różnymi zakręciami, nawet z obszaru czarnej magii, po to, żeby wiedzieć, jak pozytywnie świat modelować i, i wykorzystać nawet te jakieś tam straszliwe zakrę, zaklęcia, po to, żeby zrozumieć tak naprawdę w pewnym sensie naszego przeciwnika. A tym przeciwnikiem nasz, naszym, w sensie humanistów, humanistek, ludzi, którzy jakby dążą do realizacji pewnych wartości i do, do budowania pewnego społeczeństwa, no są ci, którzy chcieliby z nas zrobić jakby, jeśli kojarzycie, no, ale nie wiem w jakim wieku ludzie tu się znajdują, ale zakładam, że jakby zawodowo już aktywni, więc z Matrixa pewnie kojarzycie i to nie z najnowszej części, no to próba zrobienia z nas takich jakby bateryjek, tak, i dawania nam takiego sztucznej rzeczywistości, w której my mielibyśmy sobie bez trosko tam klikać jakieś fajne informacje, no i ten TikTok, o którym wspomniałeś, też jest tutaj taki ciekawy, zresztą to tak jak Henry Jenkins tam 20 lat temu mówił o konwergencji mediów, to one dalej się do siebie upodobniają, czyli jakby na Facebooku ja jako przedstawiciel średniego pokolenia korzystam z Face'a, tak, nie, nie z TikToka, ale tymi drzwiami ten TikTok się pojawia w postaci rolek, tak, na, na Facebooku, no, które w dodatku tak są jakby przygotowywane, żebym ja z nich korzystał, ale wracając do edukacji medialnej, to jest ona jakby w naszym wspólnym zakresie, dlatego, że media się szybko rozwijają, Nasze dzieci, czy tam nawet nas prawdopodobnie, Mark Prański dawno temu określał mianem cyfrowych tubylców, ale ten termin jest jakby kompletnie nietrafony na wielu poziomach i też nie sądzę, żeby ludzie musieli się czuć starsi, powiedzmy, cyfrowymi imigrantami. Ale w naszym wspólnym interesie jest funkcjonować w rzeczywistości, w której mamy, tak z pedagogicznej perspektywy, powiem, krytycznej trochę, może nawet. Potencjał stwórczy, bym powiedział. My możemy decydować, co w tej rzeczywistości się dzieje. Jak chcemy, żeby nasze społeczeństwo w ramach państwa funkcjonowało, mieć możliwość oddziaływania na instytucje, podmioty, które regulują prawnie na przykład naszą. Yy, Rzeczywistość, jeśli my jakby odpuszczamy w tym zakresie i skupiamy się tylko na przykład na y, odbiorze komunikatu, wyłapywaniu fałszywych informacji, to tak jakbyśmy uczyli obywateli, że y, polityka polega na głosowaniu co cztery lata. I my właściwie nie powinniśmy się interesować jak się tę politykę robi, nie startować w ogóle jakby aktywnie, w sensie możliwości bycia wybranym, tylko oddawanie głosu. No ale to jest jednak dość mało, tak, bo jakby wyklucza się wtedy wszystkie jakby oddolne ruchy protestu, możliwość reagowania na to, co się dzieje tu i teraz, bo jakaś ustawa ma być wprowadzona. No, zresztą mamy przykład nie wiem, Izraela czy Francji, tak, ostatnio. Więc jest to taka, takie działanie edukacyjne, jakby w działaniu. Znaczy tutaj trudno jest odpuścić. Trudno, trudno też powiedzieć, że okej, okay, to teraz dwa rozdziały zrobiliśmy, albo program szóstej klasy jest zaliczony i, i możemy iść na dwa miesiące wakacji. A to niestety nie jest możliwe. Mam nadzieję, że czują się Państwo zainspirowani i wciągnięci w temat edukacji medialnej. W takim razie może spójrzmy na te przestrzenie, jakim jest szkoła i dom, bo naszymi odbiorcami, osoby, które są z nami tutaj dzisiaj, to są zarówno nauczyciele i nauczycielki, ale również rodzice. Bardzo często, oczywiście, nauczyciele i nauczycielki to również rodzice, więc występują w podwójnej roli. Edukacja medialna kojarzy nam się przez słowo edukacja, że to jest bardziej przestrzeń szkolna. Czy to w ogóle jest rzeczywiście zarezerwowane tylko dla szkoły? Czy my jako rodzice, czy osoby w podwójnej roli możemy prowadzić taką edukację, czyli pokazywać trochę te mechanizmy na poziomie domu? Kontynuuję. Mówiłaś o edukacji. Ona się faktycznie nam z automatu tak kojarzy ze szkołą, z instytucją. I to jest trochę przekleństwo tego terminu, tak, jeśli mogę używać takich słów, bo sam jestem pedagogiem, ja nigdy nim nie chciałem zostać jako nastolatek, ale jakoś tak sobie wylosowałem z informatora i do dzisiaj siedzę w tym czymś i próbuję to zmieniać i, i, i mam też mieszane uczucia. I to jest niestety jakby to przekleństwo, które się ciągnie przez lata. My wszyscy chodziliśmy do szkoły, tak? już u, u, uogólniam tak maksymalnie. Najczęściej po 12 lat, a może jeszcze 5 lat studiów, a może jeszcze jakieś doktoranckie, może mamy cztery fakultety. W każdym razie, samo to, że chodziło do podstawówki 8-6-letniej, w mniemaniu wielu osób uprawnia ich do jakby diagnozowania stanu edukacji, mówienia, co trzeba zmienić i, i, i we mnie to się trochę kłóci w tym sensie, że ja sam jakby jestem instytucjonalnym pedagogiem. Z drugiej, rozumiem to, że można mówić o szkole i o, o tym, jak się uczyć, o, i o różnych y, y, działaniach w tym zakresie przez pryzmat własnych doświadczeń i tych, jakby głosów oddolnych, nieważne, kto ile klas skończył, y, czy w ogóle chodził do szkoły, nie powinniśmy wykluczać. Zwłaszcza, że są też przykłady na świecie osób, które jakby poza systemem się wychowywały i, i uczyły, y, i one też y, świetnie sobie w różnych obszarach radzą. Ok, ale mamy skojarzenie szkolne. Szkoła jest fantastyczną przestrzenią do prowadzenia edukacji medialnej, o ile będzie prowadzona w pewnym sensie oddolnie, to znaczy przez nauczycielki i nauczycieli, którzy czują, że warto z tych mediów korzystać w swoich obszarach edukacyjnych. Nie na każdej lekcji, nie na każdym spotkaniu, bo da się bez tych mediów właściwie żyć. My tak funkcjonowaliśmy jako gatunek przez, no nie wiem, kilkaset tysięcy lat, tak jakby policzyć do hominidów, to tam w miliony idziemy, tak? I te media to w ogóle na, na, na tym zegarku takim, nie wiem, cywilizacyjnym czy gatunkowym naszym, to ja nie wiem, jakie to są w ogóle części tam sekundy, nie? Tak, znaczy, inaczej, media elektroniczne i cyfrowe, bo e, mamy kilka tysięcy lat tradycji czy kilkadziesiąt, może jeśli się e, włączy też, e, nie wiem, malowidła naskalne, tak? E, w jaskiniach, no to też było, była forma e, forma komunikacji. E, I jest w polskiej szkole sporo osób, ja co, co chwilę poznaję nowe, ja się cieszę, że mam kontakt z aktywnymi nauczycielami i nauczycielkami, które same w ogóle bez jakichś kontaktów, nie wiem, z pedagogami medialnymi, jakimiś towarzystwami naukowymi, sami zaczęli po prostu robić ciekawe rzeczy. I takich osób jest bardzo dużo, tylko jest ich ciągle za mało. Czyli media są ok i tutaj trzeba ministra Czarnka jakby wywołać trochę... Odpowiedzi to nie sądzę, bo on na mnie odpowie. Ale człowieka, który jako minister edukacji, jako badacz z dorobkiem, bo w końcu został doktorem habilitowany, mówi z jednej strony, z dnia na dzień właściwie organizuje edukację zdalną. Ja wiem, że może wyprzedzam, jakby temat gdzieś tam on się jeszcze u nas pewnie pojawi. A, a po iluś miesiącach mówi, że to było w ogóle totalna klapa, niepotrzebne. I musimy teraz nadrabiać i relacje społeczne, i edukację, i w ogóle najlepiej, nie wiem, nie wiem czy on to powiedział, ale ktoś miał plany, żeby uczniowie w wakacje chodzili do szkoły i nadrabiali zaległości. Więc tutaj postałybym na nauczycielki i nauczycieli i dał im trochę swobody, dał im, postarałbym się też o to, tylko nie wiem, kto miałby to robić, żeby ta edukacja medialna była taką, takim hasłem, wokół którego skupiają się trzy duże podmioty uczestniczące w społeczności szkolnej, czyli. Nauczyciel-nauczycielki, rodzice, uczniowie i uczennice, i żeby znaleźć jak, jakąś nic, nie wiem, porozumienie albo takiego dialogu, a z drugiej strony samo eksponowanie edukacji medialnej prowadzi do takich niebezpiecznych, moim zdaniem, i tutaj się z profesorem Piotrem Drzewieckim, kiedyś o to też. Też sprzeczałem, jest, jest jakby kilka podejść. Jedno jest takie, żeby tworzyć nowy przedmiot, tak? Nowe zajęcia. A teraz wejdziemy na edukację medialną, tylko w przypadku tej naszej szkoły, która jest poszatkowana na miniatury takie encyklopedyczne dyscyplin, no to wprowadzenie edukacji medialnej może się niestety skończyć tym, że mamy, nie wiem, biologię, mamy chemię, mamy fizykę, a uczniowie nie potrafią sobie powiązać tych kwestii, tak? Ze sobą. Albo mamy historię, mamy język polski, gdzie niektóre epoki nazywa się inaczej, nie, nie prowadzi się zajęć o, o, tych, o tych zagadnieniach w tym samym jakby czasie i, i człowiek wychodzi trochę z taką no, mieszaniną dziwnych różnych rzeczy, które nie, nie, nie zawsze potrafi samodzielnie, bo nie zawsze też ma yy, jakby super ludzi wokół siebie w postaci wiem, pedagogów, pedagogów, którzy pomogliby mu to złączyć. Czyli stawiam na społeczność, na zaangażowanie nauczycieli, jak nauczycieli ale też być może na no jakby promowanie takich lokalnych liderek i liderów, którzy by znajdowali elementy łączące e, się z edukacją medialną i coś, co ja nazywam, nie wiem, jest dobry termin, już chyba dekady, e, konwergencją celów edukacyjnych. To może tak strasznie brzmi, ale e, chodzi mi o, o to, żebyśmy. Z jednej strony, jak mamy zajęcia z języka polskiego, on akurat jest medialnie dosyć otwarty, bym powiedział. E, dzieci potrafią rysować komiksy, znaczy one w ogóle potrafią, ale nauczyciele sięgają po jakieś nawet storytellingi, narracje, nagrywanie za telefonów. E, ale przy niektórych zajęciach e, warto byłoby pomyśleć o tym, jak wpleść wątki związane z kompetencjami medialnymi e, przy okazji realizacji innych działań. Tylko to wymaga trochę przemodelowania sposobu y, przekazywania wiedzy albo budowania wiedzy, bo to język ma niestety tutaj mocne znaczenie. Y, I już dawno temu brazylijski pedagog Paulo Freire, y, on jakby negatywnie wypowiadając się o, o, o szkole, zresztą Brazylia to w ogóle kilkadziesiąt lat temu jeszcze inna planeta niż my teraz. Ale mówił o tym, że takie tradycyjne nauczanie, czyli ten przekaz taki z góry na dół, hierarchiczny, on to nazwał bankową koncepcją edukacyjną, czyli nauczyciel wpłaca uczniom depozyty, oczywiście on to krytykował, a uczeń na żądanie ma taki depozyt wypłacić. Czyli, a teraz Kowalski do odpowiedzi zreferuje mi coś to. Ale on też zaproponował taką koncepcję ucznia-nauczyciela i nauczyciela-ucznia, czyli właśnie. Tej, tej współpracy, uczenia się wzajemnie. I dzisiaj to jest bardzo istotne, bo i to też pewnie wyprzedzę jeszcze wątki, ale y, żyjemy w epoce, w której za chwilę się okaże, że albo już nas nie ma, albo każdy ma gdzieś tam, akurat, żeby było wizualnie, to mam słuchaweczkę, nie taką małą. Która już potrafi robić za właściwie za aparat słuchowy, bo dźwięki otoczenia wpuszcza, albo nie, ale mogę mieć tam gdzieś zamkniętego, połączonego z internetem bota, który będzie mi podpowiadał, organizował dzień, zapisywał moje notatki, może nawet przemyślenia za jakiś czas, bo już na tym polu też się rzeczy technologicznie dzieją. I właśnie, jak my wtedy będziemy się ze sobą komunikować. Co do domu, to tak ucieknę już od tej szkoły. To jest bardzo trudne, bo większość nas, niestety rodziców, patrzy przez pryzmat swoich doświadczeń edukacyjnych. E, czyli byliśmy w szkole, wiem jak szkoła działa, tak? Dlaczego masz tak mało ocen, tak? Czemu, e, czemu nie dostałeś szóstki z czegoś, tylko trzy? Wiecie, my takimi, e, takimi kalkami myślimy ze swojej rzeczywistości, no i trudno jest jakby być rodzicem, który inspiruje i, i rozumie, słucha, a jednocześnie proponuje różne rzeczy, jeśli na przykład chodziliśmy do szkoły, w której była tylko tablica i kreda, no dużo innych pomocy, nie wiem, układ słoneczny, jakiś tam kręcący się, nie cuda z fizyki i chemii, laboratorium, ale nie było, nie wiem, rozszerzonej rzeczywistości medialnej. Nie było aplikacji, nie było QR-kodów, nie można było założyć gogli, żeby nie wiem, odwiedzić w tym samym czasie, no nie wiem, paryż powiedzmy całą klasą. Nie? Nie było Google Arts and Culture czyli wielu innych aplikacji, z których moglibyśmy korzystać. To jest bardzo trudne. I rodzice często, zresztą same narzędzia od takich no, gigantów jak Google, takie jak Family Link, one nakłaniają do tego, żeby ogarniać tę rzeczywistość, mieć takie poczucie rodzicielskiej sprawczości przez dozywanie, czyli... Nie wiem, ustalamy, że dziecko ma pakiet łączności tam z internetem w godzinach takich i takich, albo tylko i tyle megabajtów, albo 15 minut na tę aplikację na cały tydzień, a, a potem, nie wiem, 30 minut na gry w sobotę i super, i my możemy naprawdę kontrolować, tak? Ja mogę, no, jakby jestem człowiekiem, który ma trójkę dzieci, jeszcze jedno z, z jakimiś trudnościami rozwojowymi. Ale no mogę zablokować, nie wiem, bajki powiedzmy, jeśli widzę, że mój syn przy nich się przy swoim silnym ADHD uruchamia i chce przestawić cały dom, to no, choć nie jestem tego fanem, to na przykład mogę pogrzebać w opcjach, mówiąc brzydko, różnych aplikacji VOD i wyłączyć pewne konkretne produkcje, tak, albo włączać jakieś ograniczenia, chociaż ja sam... I tu mówię też do siebie, ja uważam, że to jest mega niepedagogiczne, bo jakby pedagogika nie opiera się na zakazach, opiera się na dyskusji. Przy czym nie zawsze ta dyskusja jest możliwa i jakby trzeba dopuścić, niestety, takie momenty, to też jakby widzę rozwojowo po sobie, że dopuszczam coś takiego, że te blokady czasami można wprowadzić, ale nie na zasadzie, a teraz odcięłam Ci dostęp. Nie wiem, do filmów takich, do bajek, albo w tym tygodniu nie masz internetu, bo to są takie rzeczy, które się po prostu na nas, jako rodzicach, zemszczą prawdopodobnie w którymś momencie. A trzeba też pamiętać, że im więcej ograniczeń wprowadzimy i nie będziemy jednocześnie rozmawiać, komunikować, się, być no trochę, trochę tak na. Nie musimy być mi dzieci, tak? ale yy, Nie musimy udawać ich kolegów, ale taka pozioma komunikacja i rozmowa o swoich trudnościach, czy coś, o czym Dana Bojt mówiła, ona dała kilka takich kroków yy, już chyba dekadę temu, badaczka amerykańska, jak z, z dziećmi rozmawiać w technologiach, kiedy dziecko przychodzi do nas i mówi: Co robisz? A my siedzimy w smartfonie, tak? Bo siedzimy w smartfonie, yy, a my mówimy: yy, Odrobiłeś lekcję. A czemu się interesujesz? A w ogóle idź sobie, no, to pokazujemy dziecko, że to jest nasza tylko i wyłącznie przestrzeń, o której my nie będziemy rozmawiać i możemy się spodziewać, że w bardzo krótkim czasie otrzymamy podobną odpowiedź od dziecka, które zapytane, co robi, albo co było w szkole, powie nam, że a odwal się to nie twoja sprawa, nie? Na przykład. To są oczywiście skrajne sytuacje. My Skoro Wy tu jesteście i, i Katarzyna tutaj organizuje zespołem, no to to, to, to to jest trudne trochę, ale my operujemy trochę wyższym kapitałem kulturowym i społecznym niż część osób, których tu na przykład nie ma. Nie? Więc my jesteśmy tych rzeczy i tak już na starcie w jakiś sposób świadomi, i tak operujemy innymi komunikatami i rozmawiamy ze swoimi dziećmi czy ze swoimi. Nie wiem, wychowankami, uczniami, u, u, uczennicami. A badania pokazują, że prawie 50% rodziców nie rozmawia z dziećmi na tematy internetowe i prawie, prawie połowa nauczycielek i nauczycieli. I to są takie no, trudne rzeczy. Nie wiem, jak czują się ci uczniowie, którzy chcieliby z kimś porozmawiać. A nie mają takiej możliwości, bo rodzice są albo zapracowani, albo w ogóle nie ogarniają tych tematów. Nauczycielom się na przykład nauczycielkom nie chce. Na pewno jest to trudne i to prowadzi też do takich blokad i być może też jakby zabijamy w ten sposób, to brutalnie powiem, potencjał kreatywności, który dzięki mediom mógłby się mocno wyzwolić. On nigdy nie był, jakby w różnych epokach wcześniejszych, wyższy niż tam kilka procent takich twórców, którzy. Gdzieś tam wprowadzali nowe idee i tak dalej. To się wiązało też jakby z jakby podziałem społecznym i, i, i tym podobnymi rzeczami, ale dzisiaj nie mamy, mamy właściwie płaskie społeczeństwo. Nie wchodzę tutaj w wątki ekonomiczne. Nie mamy już, nie wiem, 90% niewolników i 10 szlachty. Możemy wszyscy się edukować, wszyscy umiemy właściwie pisać czytać, tylko jakim, w jakimś momencie albo instytucje, albo rodzina. Albo my jako jednostki, które gdzieś w jakimś wzrastają świecie, nie chcą, nie chcemy, żeby ten rozwój jakoś tam postępował. No co może być dla nas wszystkich niebezpieczne. Grzegorzu, dotknęłeś tutaj bardzo wielu aspektów, również obszarów, o których planujemy mówić w drugiej części naszego spotkania. Więc ja tutaj chciałabym też Państwa podpytać, zanim Grzegorz zacznie opowiadać o tych możliwościach, które daje edukacja online. Jesteśmy po okresie pandemii. Wspominałeś o ministrze, który chciał zapomnieć trochę ten okres. Myślę, że wielu z nas chciałoby zapomnieć o pandemii, o zamknięciu, rzeczywiście o osamotnieniu bardzo wielu osób, ale jednak jest to czas, kiedy edukacja w bardzo szybki sposób musiała się zmienić. Było wiele trudności. Wszyscy pamiętamy potrzeby technologiczne, nagle poszukiwanie narzędzi do lekcji online. Czy Państwo sobie przypominają ten czas i chcieliby się podzielić tym, co zostało w Państwa warsztacie pracy z edukacji online? A Ty Grzegorzu, jeśli możesz też tutaj opowiedzieć trochę, co się zmieniło, jeśli chodzi o możliwości czy sposoby korzystania z internetu właśnie dzięki czy poprzez pandemię, bo to dzięki to jest zawsze takie niebezpieczne słowo, czy chcemy dziękować za to, że była pandemia? Na pewno nie. Jeśli Państwo chcieliby się z nami podzielić, co w Państwa warsztacie pracy zostało, co może edukacja online zmieniła, na no zasadzie co procentuje teraz w Państwa pracy jako nauczyciele i nauczycielki. Okej, okay, to rozumiem, że czekamy na pytania, a ja, ja postaram się kontynuować. Tak, tak, tak bardzo proszę. Samo to, że możemy się teraz spotkać, jest, jest takim, no jakby, pozytywem tej całej sytuacji, bo oczywiście ona nie była pandemia i, i zwłaszcza ten moment takiej zamknięcia, twardy, powiedział. To nie było przyjemne, pewnie dla, dla większości osób. Zresztą my. Wspólnie z Fundacją Orange, Fundacją dbam o mój zasięg jako Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, m.in. z profesorem Jackiem Peżalskim, z Magdą Bigaj, która wydała niedawno książkę o wychowaniu w rodzinie, także pozdrawiam. Zrobiliśmy badanie w 2020 roku. To było jedno z pierwszych badań zaraz po Centrum Cyfrowym, które tam chyba dwie edycje badań robiło i przebadaliśmy kilkadziesiąt szkół, stawiając na tą triadę, o której mówiłem, czyli um, nauczycieli, rodziców i uczniów. Więc, jakby zajęliśmy się tym tematem, i nie dla wszystkich to było coś takiego zupełnie złego. Nie? Znaczy, każda z tych grup, oczywiście, o których wspomniałem, miała swoje jakieś przyzwyczajenia, i do tego chciała wrócić sprzed pandemii, ale niektóre rzeczy nam na szczęście popandemicznie zostały, czyli możliwość takich spotkań. Też ciekawa była sytuacja uczniów, uczennic gdzieś tam w spektrum, nie wiem, autyzmu czy ADHD, bo oni często sobie y, dobrze radzili, będąc gdzieś tam w tej samotności, tak? Bo jakby tutaj też ta poziomość internetu, która nie, nie funkcjonuje już tam od 20 par lat, tak jak kiedyś, tak? W początkach WWW i upowszechniania, ale jednak jest taki ukryty program trochę technologii pozytywny tutaj akurat, że... Y, Tutaj nie widzimy też wszystkich, tak? Nie jest tak, że wiemy, że ktoś siedzi w ostatniej ławce, gdzieś tam się zaszywa, odcina, tak? Mamy tu wszystkich jakby w jednym gronie. No minus taki, że ludzie się nie, nie widzieli często, tak? I to, jakby to też mi się, mi się nie podobało. Ale słuchajcie, no to, że ja mogę z wami dzisiaj rozmawiać, to jest dla mnie coś wspaniałego, bo nie, musiał, nie muszę jechać, czy nie musiałem do, do Warszawy, tak? Zresztą przed pandemią się zdarzało pojechać do Warszawy, pomylić termin o dwa tygodnie, tak, i podałem do nie wiem, nowoczesnej Polski, tak kiedyś wpadłem do fundacji, teraz chyba wolna lektury. No i byłem za szybko, tak, ale co zostało takiego. Co jest w porządku. To właśnie to, że się możemy częściej spotkać w sprawach pracowniczych, czyli na przykład ja też, jako pracownik uniwersytetu, na różne komisje, nie wiem, etyczne, jakieś tam inne spraw badań, spotkania, nie wiem, instytutu, możemy je odbywać, nie jadąc specjalnie do, do swojej organizacji, tak? Nie wiem, jak wy pracujecie na przykład. Pewnie też macie takie momenty, że możecie się dzwonić, na kolu, czy tam, jak to tam nazywacie, na Zoomie, na tym się jest jeszcze kilka innych narzędzi, ale te, jakby te pozytywy, ten dostęp do informacji, możliwość korzystania z jakby niezliczonej liczby webinarów, bo ja mam już takie poczucie, że my czasami jak sam robię jakieś rzeczy, że mi jest trudno złapać, no nie, 200 osób mi potwierdzi, że jest zainteresowane, ale przyjdą cztery. Że, jest, że też możemy doświadczyć trochę takiego przesytu, że mamy też te możliwość, że możemy te wszystkie spotkania nagrywać, tak jak to dzisiejsze. Pytanie, czy ktoś faktycznie, kto nie zdążył, czy nie, nie mógł, czy jeszcze to obejrzy, nie? Bo, bo, bo to jest jakby trochę przesyć tych, tych informacji. Natomiast no, ludzie, którzy bardzo byli zakorzenieni w starszym jakby systemie komunikacyjnym. Oni cierpią bardzo, tak, i, i spora grupa osób, yy, akademików czy ludzi ze szkół, mówiła o tym, że nie chcą nigdy więcej w ten sposób pracować, bo to rodziło dużo wyzwań bez, bez właściwie kompletnego jakiegokolwiek przygotowania i yy, jakiejś strategii, jak to w ogóle mamy robić. Zresztą ten początek to był kompletny chaos. Ja zresztą yy, prowadziłem wtedy od kilku lat jedne zajęcia już online, tak yy, sobie testowałem różne opcje. I powinienem być najbardziej powiedzmy kompetentny gdzieś tam u mnie w instytucie, a ja nie wiedziałem, co mam zrobić i się na dwa tygodnie właściwie wyłączyłem z komunikowania i robiłem coś, co robili nauczyciele, nauczycielki, których bardzo krytykowano, czyli nie wiem, potrafiłem wysyłać wiadomości przez tam Fejsa czy Teamsa, coś do zrobienia. Nie? nie wiedziałem, jak się teraz na wszystkich zajęciach z ludźmi, z ludźmi pokazywać. I my staramy się wykorzystać te pozytywne. Aspekty, ale nie ma tutaj też takiej konsekwencji, bo y, uczelnie wyższe y, potrafią, moja akurat tego nie robiła jeszcze, y, wyłączyć się na przykład na trzy miesiące czy dwa i przejść w tryb zdalny, bo straszliwie wzrosło zużycie energii i ceny prądu. Y, wiecie, mamy takie uzasadnienia w ogóle niezwiązane z edukacją i z tymi. Opcjami, jakimś planowaniem, jak moglibyśmy to wszystko sobie urządzić, żeby było, nie wiem, hybrydowo, tak? Umie tak dzieje na studiach nie stacjonarius, co któryś tam zjazd prowadzę online. I uważam, że to jest ok, Zwłaszcza seminaria magisterskie są super, bo możemy się spotkać nawet pomiędzy zajęciami gdzieś tam, umówić na chwilę i nikt nie musi jechać, nie wiem, 200 kilometrów albo nawet z jednej dzielnicy do drugiej wieczorem, tak? I tych możliwości jest całkiem. Całkiem sporo, ale ludzi sceptyków jest też całkiem dużo. Przy czym pojawiły się ciekawe, znaczy mamy pewne przyzwyczajenia, takie, czy ja muszę gdzieś właśnie pojechać. No? I niestety ostatnio taką, dzisiaj czy wczoraj, taką smutną informację otrzymałem, że jedno z towarzystw, też zajmując się edukacją medialną, kwietniową konferencję odwołało, bo. Za mało ludzi się zgłosiło. Yy, I sami teraz organizujemy konferencję w listopadzie stacjonarnie w, w Uniwersytecie Warszawskim, i się zastanawiamy, czy okej, okay, czy my robimy dobrze, nie? bo też dwa lata temu przyzwyczailiśmy ludzi, yy, zrobiliśmy kongres online. I teraz, czy ktoś do nas będzie chciał przyjechać? No? Yy, jak wcześniej, na przykład, bez opłat mógł uczestniczyć w spotkaniu, i yy, wiem, że ja może tutaj roz, trochę yy, się rzucam po różnych takich. Kwestiach bardziej związanych z tym moim akademickim światem, ale pewnie też Państwo macie różne doświadczenia w tej materii. takie Nie, nie jesteśmy konsekwentni, tak bym to określił. I nie, pomimo tego, że już nauczyliśmy się korzystać z technologii, umiemy w Zoomy, Teamsy, tak powiem potocznie, to, to jakby decydenci niekoniecznie tak samo chętnie wszędzie się godzą na różne. Różnego rodzaju spotkania. Oczywiście NGOsy są tutaj no, wiodącą jakąś rolę mają, bo, bo wy zawsze jakieś ciekawe rzeczy pierwsi wiecie i umiecie i, i chcecie ludziom pomóc się tego nauczyć, ale w instytucjach takich publicznych to nie zawsze tak ciekawie wygląda. Jest. Grzegorzu, ja chciałabym tak. tutaj, y, ponieważ są bardzo ciekawe komentarze od Państwa yes. na czacie, więc ja y, a propos, y, powiedziałaś, że mamy różne przyzwyczajenia. Tutaj Pani Beata mówi, że wprowadzili w swojej szkole taką zasadę, żeby nie zaprzepaścić potencjału edukacji online, że raz w miesiącu uczniowie otrzymują zadania domowe online. Po to, żeby... Jakby cały czas być w, może w gotowości korzystania z tych narzędzi, pamiętać, że one istnieją. Państwo również tutaj, jedna z pań napisała o tym, że nadal korzysta z aplikacji, których nauczyła się pani Alicja, że korzysta z aplikacji, które wykorzystywała online. Myślę, że nasza technologiczna młodzież, dzieci na pewno chętnie wyciągają telefony i rozwiązują po prostu quizy czy różne ankiety online. Wiemy, że, że tak jest trochę, jakby spotykamy się z ich światem. Również głos pani Beaty jest o tym, że zebrania online. Wiemy, że szkoła jest stacjonarna, bo szkoła pełni, pełni wiele innych ról niż tylko edukacyjne. Może nawet nadrzędną rolą jest właśnie ta tkanka społeczna szkoły, która online jest ją trudniej realizować, ale o tym też będziemy mówić, o społecznościach uczących się, ale to na końcu. Dziękuję Państwu za podzielenie się tym, że jednak te praktyki zostały. Możemy być sceptyczni, praktyki zostały. Możliwości na pewno się zwiększają w zawrotnym tempie. Zaraz przejdziemy o tych, do tych najnowszych możliwości, które mamy i które mogą nas troszeczkę jednak odstraszać od, od technologii. To jeszcze ja bym chciała zamknąć ten wątek możliwości edukacyjnych kwestiami dostępności i wykluczenia. Bo dużo mówimy o tym, że żyjemy trochę w takich równoległych światach, czyli z jednej strony każdy z nas ma internet w kieszeni i ciągle ma dostęp, z drugiej strony szkoła często jest taką przestrzenią, gdzie nie dajemy przyzwolenia. Różnie jest bardzo z tym. Są nauczyciele, którzy doskonale korzystają z technologii na swoich zajęciach, ale jest jeszcze jedna kwestia wykluczenia. Jak to wygląda, szczególnie w takich możliwościach edukacyjnych? No tak, bo my to powiem trochę też tak brutalnie, jesteśmy przyzwyczajeni do opatrzenia na rzeczywistość przez pryzmat, no powiedzmy klasy średniej z dużego miasta, tak? Jeśli ona istnieje, ale to też jest jakby temat na dyskusję. W każdym razie ludzi, którzy mają dosyć wysokie kompetencje kulturowe, często gdzieś tam ukończone studia, prace, jakieś swoje zainteresowania, kontakty z ludźmi. No i... Mamy gdzieś tam najczęściej w domach, czy to najnowsze smartfony. Jeśli nie najnowsze, to pewnie nie. Nie jest tak, że państwo, czy większość z was, czy, czy ja, i zakładam pewnie Katarzyna, nie mamy nie wiem, smartfonu po starszym bracie, który ma, nie wiem, 7 lat. Nie, nie brat, tylko telefon. Nie? A są w Polsce takie. No, są w Polsce miejsca i to wcale nie trzeba jechać gdzieś tam, gdzieś tam na wieś, gdzie las się zaraz zaczyna i kończy asfalt, tak? I to w ogóle nie, nie, nie oceniam pejoratywnie, ten, ten opis, nie o to mi w tym chodziło. Możemy się przejechać, nie wiem, trzy ulice dalej czasami, zresztą też duże miasta mają tu do siebie, że mają dużo wybudowań jakichś nowych gdzieś tam na, na obrzeżach i jakby to kto gdzie mieszka i w jakich warunkach, to, to jest też dosyć dynamiczne, ale możemy się niedaleko przemyśleć, żeby zobaczyć rzeczywistość, w której faktycznie no, dzieci nie mają najnowszych iPhone'ów, tak? czy jakichś flagowców z, z Androidem, tylko jakieś starsze sprzęty. W Stanach Zjednoczonych kilka lat temu, jeszcze przed pandemią, nie pamiętam skąd dziennikarze złapali się za ten temat, ale. Czytałem artykuł, w którym była mowa o tym, ja wtedy korzystałem z iPhone'a, teraz nie więc to może być nieaktualne, bo mogę się mylić. Jak się wysyłało SMS-a z iPhone'a do iPhone'a, no to on na niebiesko się chyba jakoś podświetlał, ale jeśli użytkownik Androida wysłał, to on się wyświetlał na żółto. I była taka linia wykluczenia na bazie, kto ma Androida, kto ma. To ma na Androidzie, to, ma, to na, na iOSie, tak? Jakby to jest jedno. To się niestety sprowadza do wykluczenia ekonomicznego, tak? Bo jeśli mieszkam, nie wiem, z mamą, tylko ona bardzo dużo pracuje, w ogóle, wiecie, w Stanach, to, to jest jeszcze inna kwestia tego rynku pracy, praw pracowniczych i zarobków. No to ja mogę korzystać, nie wiem, tylko z, z telefonu mamy. Tak? Jakiegoś starszego, a to też w Stanach, też ciekawy przykład. Nawet dziennikarze z innego tekstu użyli takiego terminu underclass, czyli podklasa. Ludzie, którzy mają sprzęt, mają internet, ale nie mają na przykład, uwaga, komputera stacjonarnego albo laptopa, no. Wydawałoby się, że są niepotrzebne, ale system na przykład amerykański edukacyjny tak bardzo się zinformatyzował, że jakby zleca zadania, które wymagają posiadania określonego sprzętu i nie da się tego po prostu zrobić, albo nie dało się, bo nie znam sytuacji na dzisiaj, już po pandemii, przepraszam, zrobić przy pomocy smartfonu, tak? Więc to jest taka, to może być taka linia wykluczenia, czyli dostępność samej technologii, ale też Wam powiem, jako ktoś, kto przez rok pracowałem w niedużej miejscowości pod Chojnicami, pozdrawiam serdecznie, może ktoś z Was tutaj jest, pracowałem z nauczycielkami i nauczycielami w programie firmy chyba Learnetic i gminy Chojnice i tam kupiono, nie wiem, do, nie bardzo malutka miejscowość, szkoła, która była filią jakiejś tam szkoły kilka kilometrów dalej, e, kupiła dwie szafy Tabletów. Z ładowaniami wszystko super, ale co się okazało w trakcie pracy, bo mieliśmy na tym pracować, żeby przygotować się do pracy z uczniami. Sieci dobrej nie było, bo ten problem tak zwanego ostatniego kilometrem u nas powiedział u Amerykanów w ostatniej mili. czyli mamy sieć szkieletową, super internet doprowadzony do miejscowości, ale nie mamy już rozprowadzenia tego internetu. Nie? I to się w mieście może wydawać niewiarygodne, ale może jak mieszkaliście, czy mieszkalicie gdzieś tam na osiedlach, które się budują, to być może też podobnej sytuacji przez jakiś czas doświadczaliście. Nie? Jest to bardzo frustrujące. Bo co z tego, że mieliśmy te tablety, jak nie mieliśmy dobrego internetu? Druga sprawa, nauczyciel sami mówi, Okej, okay, mamy tablety, ale najpierw musimy wydać je, wpisać do zeszytu, poświadczenie odbioru, jakieś takie, wiecie, rzeczy z ubezpieczalni, bym powiedział, czy z wypożyczalni samochodów. Potem musimy to oddać. Zanim się połączymy z chmurą, to jeszcze się okaże, że aplikacja się wysypie, chmura nie zadziała, Wi-Fi nie zadziała, więc ja wolę na tej biologii rzucić jeden slajd i o tym popowiadać Albo w ogóle nie wrzucać slajdu. I to jest, jakby, to zdarzenie też tego, co my umiemy jako ludzie, czyli umiemy się komunikować, opowiadać, rozmawiać, dyskutować i technologia, jeśli jest super, ale nie, nie jest dopięta na ostatni guzik, można ją wyrzucić do śmieci. Takie jest moje, jakby, zdanie po różnych doświadczeniach. Co z tego, że mam tablet, albo jeśli mamy tak zwaną lukę rozrywki, to jest taki termin, też od dekady gdzieś przynajmniej funkcjonuje, czyli dzieci, które nie mają dostępu do najnowszych technologii, to przy dostępie do tych technologii będą chciały nadrobić to, co ich rówieśnicy robią za pomocą tych technologii. Ja to widziałem na przykład w Muzeum Emigracji, gdzie z, z dziećmi ze świetli socjoterapeutycznych próbowaliśmy taką... Oni mieli się stać przewodnikami i, i oprowadzić swoje rodziny, swoich najbliższych z wykorzystaniem tam przy okazji tabletu z notatkami po wystawie, zresztą świetnej i, i polecam Państwu. Ale najpierw Przybiegali i, i pytali mnie, proszę pana, czy możemy zainstalować Counter-Strike'a na tych tabletach, albo robili sobie setki selfie. Ja? Bo to jest jakby po prostu konieczność rówieśnicza, tak? Bym powiedział, na pewnych poziomach wieku. Zresztą może niekoniecznie, bo wśród siebie samego i rówieśników widzę, że to też jest czasami jakaś tam potrzeba pokazania się. Tu się pojawił taki komentarz, że szkoły właśnie po pandemii mają dostęp do lepszego sprzętu, co jest zawsze świetną informacją, że dzieci mogą z tego korzystać, ale również nauczyciele i nauczycielki, bo ten sprzęt nie jest przecież tylko dla uczniów. Problemem często jest właśnie internet. Ja wiem, że Państwo korzystają z naszego webinarium ze wszystkich zakątków Polski. Ja sobie zdaję sprawę, że nasi odbiorcy są osobami z bardzo różnych miast, z bardzo różnych szkół i rzeczywiście często, sprzętowo, może nie być najgorzej, ale właśnie internet jest często problemem. Może możliwości, które nas przenosi do następnego zagadnienia, czyli do, tej, do tego elementu najbardziej kreatywnego, jeśli chodzi o uczenie się online. Będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji. Mamy, mam dla Państwa dwa slajdy. Pokazujące najbardziej gorący temat, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Grzegorz zaraz Państwu opowie o tym potencjale i nie będziemy tutaj Państwa niczym straszyć. Proszę się, proszę się nie bać. Chciałabym najpierw zapytać Państwa, czy ktoś zadał pytanie poprzez chat GPT? Sztucznej inteligencji, o której w ostatnich miesiącach, bo to już nie tygodniach, jest głośno. Czy ktoś z Państwa testował? Ja jestem bardzo ciekawa, bo ja testowałam. E, testowałam w styczniu. Państwo tutaj e, piszą tak, nie, różne są odpowiedzi. E, bardzo dziękuję. Proszę, proszę pisać i się dzielić, czy Państwo korzystali z czatu GPT. E, Ola zapytała, Ola, która mnie wspiera i współorganizuje ze mną to wydarzenie, zapytała chat GPT kilka dni temu o to, co powinien wiedzieć uczeń o czacie GPT. Ta zwrotka jest inna niż tą, którą ChatGPT, czyli Sztuczna Inteligencja, zwróciła mi kilka miesięcy temu. Pewne treści się powielają. W przypadku odpowiedzi, którą ja otrzymałam, ChatGPT powiedział mi o tym, że treści, które generuje, są zagrożone plagiatem i nie można ich w całości wykorzystywać. Jeśli chodzi o uczenie się. Ja zostawię Państwu ten slajd. Jest również pytanie, co powinien wiedzieć nauczyciel o czacie GPT. Grzegorzu, opowiedz nam, proszę, o możliwościach sztucznej inteligencji. Jak Ty to widzisz w przypadku w ogóle uczenia się online? To jakby takim łącznikiem z tym, co przed, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, a, a sztuczną inteligencją, to ja bym jeszcze dodał w tym kontekście sprzętowym, że badania też sprzed kilku lat. Akurat też chyba amerykańskie, to, to nie ma większego znaczenia. Jakby wnioski mówiły o tym, że sprzęt to jest jedno. I ja też przez lata krytykowałem tak zwany fetyszy sprzętowy. Zresztą rząd chce kupić laptopy, ale to jest temat na w ogóle osobno. Na osobno. Na ale, na osobną dyskusję. Ale sprzęt nie zastąpi jednej rzeczy. To się nazywa motywacja. Jeśli my mamy motywację do tego, żeby coś zrobić. Coś, co będzie dla nas przyjemne, ciekawe, pozwoli nam też rozwinąć pewne kompetencje, to my to zrobimy na naprawdę w sprzęcie dziesięcioletnim, bez problemu. tak? W jakiś sposób będziemy mogli go, go wykorzystać. Zresztą znam osoby, które mówią, że jeden komputer stacjonarny w klasie, i to nie najnowszy im wystarczył do użycia w ciekawy sposób podczas, podczas lekcji. I to się trochę wiąże z, z czatem. Ja powiem Wam, że ja testuję czat od, od czterech miesięcy yy, brutalnie. To znaczy ja, ja już rozmawiałem z nim o świadomości, o różnych tam rzeczach. Yy, od przedwczoraj jestem i tutaj też ten wątek podziału się niestety pojawia yy, subskrybentem yy, GPT+, czyli tej wersji 4.0. I w ostatnich dniach mam straszne doświadczenia i z 3,5, i z 4.0, i z czatem, który jest w wyszukiwarce Binga. Nie wiem, czy Wy o tym wiecie, ale możecie czatować, nie, nie mając pieniędzy, i to z czatem podłączonym do internetu, tak? Bo ten 3,5 ma katalog gdzieś tam do 2000 pierwszego roku. Co ciekawe, 4.0 mi też wyjawił po długiej batalii dyskusyjnej, że też ma taką bazę. Choć chwilę wcześniej oszukał mnie, robiąc mi przegląd najnowszych informacji z Wired, z Futurism i z czegoś jeszcze. Nawet wymyślił mi linki i tytuły artykułów tak? I, i referował mi te wiadomości. Zrobił świetną notkę na, na post, jakby blog, Facebookowy. Przetłumaczył ją na angielski. Fantastycznie, ale wszystko było zmyślone. I y, zwłaszcza w Bingu czat ma coś takiego, m, czego już wiele razy doświadczyłem, że jeśli zwróciłem mu uwagę i powiem, że ale ty nie szukasz drugi raz, ty mi znowu podajesz to samo. Nie przepraszaj, bo już mam dosyć, nie potrzebuję z tobą rozmowy, bo nie jesteś istotą, ja w ogóle nie uważam, żebym musiał przepraszać, y, to potrafię powiedzieć, nie chcę kontynuować tej rozmowy. i Wyłącza się możliwość odpowiadania, trzeba zrobić, taka miotełka jest, czyścimy i na nowo zaczynamy temat. Więc jeszcze dużo jest do zrobienia. W każdym razie polecam potestować i jeśli to robicie, to na tej darmowej wersji bez problemu ta płatna lepiej pewnie tworzy komunikaty na żądanie, ale do zastosowań edukacyjnych, do zastosowań w szkole nie jest specjalnie potrzebna. I też uciekałbym od takiego określenia bo mam znajomych też akademików, którzy mówią o oszustwie, że my znowu coś tutaj coś się pojawia, co nawet na, na niedawno prowadziłem warsztat w bibliotece i nauczycielki z jednej ze szkół powiedziały, że zwołały radę pedagogiczną, na której doszły do wniosku, że chyba trzeba zrezygnować z zadań domowych, bo te czaty sztuczna inteligencja to nam psują cały, cały sposób uczenia się, tak, I, cały plan edukacyjny, no ale to jest jakby ja też już dawno temu taki termin na swoje potrzeby ukułem y, ekonomicznej racjonalności. Dlaczego y, albo kiedy uczniowie kiedyś wchodzili do Wikipedii, wtedy kiedy dostawali jakieś idiotyczne, przepraszam, zadanie napisania, y, że no nie wiem, ktoś był wielkim poetą i po co było to wymyślać, jak to już było gdzieś tam w postaci y, ciekawie napisanej Notki. Inna sprawa, że też studentki i studenci potrafią zostawić linki w, w, z Wikipedii w, w, w przygotowywanych esejach czy wypowiedziach i e, tego również e, też doświadczałem. E, więc e, podchodziłbym krytycznie, to się rozwija. Przy czym tak naprawdę taki duży boom i zmianę możemy poczuć wtedy, kiedy zapowiedziane już przez dwóch gigantów technologicznych pakiety biurowe zaczną używać. Sztucznej inteligencji. Teraz oczywiście możemy się sp, y, spotykać z jakimiś plagiatami. Y, zdarzają się sytuacje, że nauczyciele t, tworzą zadania przy użyciu czatu, uczniowie odpisują przy użyciu czatu i czat to później sprawdza, więc jakby taki y, bezsensowny obieg zamknięty się tworzy, który jakby nie ma charakteru edukacyjnego, no chyba że samo uczenie się pisania tak zwanych promptów, tych zapytań miałoby być edukacyjne, a jest moim zdaniem. Macie to też do dyspozycji, nie wiem, czy korzystaliście Państwo darmo, darmowo i jakby dobra, w dobrej jakości, bing.com, ukośnik create i tam można tworzyć obrazy. Ja tak. mam taki przykład, żeby Państwu pokazać, co niesamowite ta na inteligencja potrafi zrobić. Opowiedz Grzegorzu, bo ja jestem tym zafascynowana. To jest oparte na, e, jeśli korzystałaś e, z, z tego narzędzia, o którym mówię, ono jest oparte na, e, też od OpenAI, czyli od tych ludzi, którzy zrobili, czy, chatbota e, GPT, e, na DALI 2. DALI zresztą, no skojarzenie też powinno być dosyć mocne, tylko, że tam e, w DALI jest, są jakieś takie ograniczona liczba na miesiąc e, obrazów. E, Microsoft w Bingu jakby zrobił tak, że możemy że możemy generować codziennie i to sporo tego. Natomiast no, tutaj widzę, że zastosowałaś w prompcie jakieś opisy typu zrób to w stylu nie wiem, kubizmu, impresjonizmu, pop artu itd. I to jest też ta, ta przepaść trochę, ten podział i wykluczenie. Ludzie, którzy potrafią wyobrazić sobie i opisać to, to, co chcieliby zobaczyć, bo może nawet nie wyobrazić, bo jak pamiętam, Stanisław Lem potrafił pisać kilkustronicowe opisy, i ja nie mogłem tego czytać, on sam mówił w wywiadach, że on, on to pisze, to są słowa, ale on tego nie widzi. Nie? Czyli on, on jak chat GPT model językowy potrafił generować słowa i my te obrazy generowaliśmy później. Kwestia jest taka, jeśli mamy duży kapitał kulturowy, dużo wiedzy, albo umiemy je szukać, to zrobimy za pomocą takich generatorów i tekstowych i y, obrazowych dużo więcej niż ludzie, którzy mają mniejszy zasób no, kulturowy, bym powiedział, tak? Ja nawet zacząłem się bawić w ten sposób, że w czacie GPT coś tam sobie wyobrażałem, no nie wiem, bo chciałem, żeby wygenerował mi później obrazki w Bindu, dali, y, jednorożców, które, które sobie skaczą pomiędzy chmurkami. No więc napisałem. Nie narysuj mi jednorożca takiego i takiego, tylko najpierw napisałem w czasie GPT. Napisz mi prompt do narzędzia, które wygeneruje obraz na temat jednorożców, które skaczą sobie w chmurkach, ma być przyjemnie, wesoło i coś tam. Mógłbym jeszcze dodać, ma być szeroki kąt zastosowany, przysłona 1.8 nie wiem, właśnie w stylu kubizmu, albo konkretnie nie wiem. Picasso ma tam się pojawić jako odniesienie i prawdopodobnie sporo z tych elementów znalazłoby się, czy byłoby widzialnych w samym już obrazie. I ja dostałem o wiele lepsze dorosły przez to, że poprosiłem o napisanie czatu zapytania, które dopiero wykorzystam, a ja jeszcze przetłumaczą mi to szybko na angielski, bo w bingu, w obrazach można tylko po angielsku jeszcze u nas. O wiele lepsze niż jakbym sam siedział i i to wymyślał, a już w ogóle niż jakbym chciał narysować, bo z plastyki zdawałem z klasy do klasy. Jak to nazwać? Y I dla mnie jest to szalenie inspirujące, że jest sztuczna inteligencja, która może zaproponować nam no, taką twórczość. Y tutaj możemy się spierać o jej unikatowość, ale na pewno jest to inspirujące i narzędzie, które może być. Ciekawie wykorzystywane po prostu na lekcjach z uczniami i uczennicami. A ja mówiłem jeszcze też o, o tych pakietach biurowych. Chodziło mi tylko o to, że Microsoft zaproponował, to się nazywa Copilot, czyli współpilot po polsku. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, to być może idiom jest. I będzie na przykład, powiemy. Przygotuj, wchodzimy do Worda, Przygotuj teraz szybko notatkę z trzech dokumentów, które mam w folderze XYZ. No i on to nam szybko zrobi. Weksponuj y, trzy najważniejsze punkty, a teraz zrób podsumowanie. Przerzuć to do PowerPointa, zrób prezentację, wygeneruj odpowiednie grafiki. Po czym, no nie, slajd 17 mi się nie podoba, zmień to, to, to i to. Teraz przygotuj maila w trzech językach nie wiem, po szwedzku, angielsku i polsku do, do naszych współpracowników i wyślij. I to będzie 15 minut pracy, a wyobraźcie sobie, że macie to zrobić wszystko sami. Podobnie zresztą Google zaproponowało w pakiecie Google Workspace. Tylko, że co? Ja nawet się zarejestrowałem w Workspace'ie, czekam w Office też na, na te funkcje, rozmawiam z czatem jednym GPT i drugim i z Bingiem, które twierdzą, że przecież ja już mam dostęp do tych funkcji i mówią mi nawet, gdzie mam kliknąć, tych opcji nie ma i sam jakby ręcznie, to, to śmiesznie zależy, ale przez klasycznego wujka Google doszukałem się, że te opcje będą dostępne prawdopodobnie dopiero pod koniec tego roku, jeśli w ogóle tak szybko? Myślę, że to, co jest kluczowe, jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji i tej technologii, to jest to, żebyśmy właśnie z uczniami i uczennicami rozmawiali o tym, jak to działa. Jak z tego korzystać, bo to jest częścią naszej rzeczywistości i tym, że te narzędzia mają swoje ograniczenia. Tak jak ci powiedziałam, ja zapytałam sztuczną inteligencję, co uczniowie i uczennice powinni wiedzieć. I no. dla mnie tym istotnym aspektem było to, że jest odpowiedź, że trzeba to weryfikować, te odpowiedzi, które generuje ten model językowy, okay. że ma być to zgodne z wiedzą i opinią użytkownika, czyli osoby, która pyta. Dlatego ten element takiego krytycznego podejścia, jak powiedziałaś na początku, do narzędzia, wydaje się to być kluczowym. Ja mam takie poczucie, że to będzie jak taka dodatkowa bateria, coś, co nas będzie przyspieszać naszą pracę, ale absolutnie nie zastąpi myślenia i krytycznego podejścia do narzędzia, jakim jest po prostu sztuczna inteligencja. Zachęcam Państwa do prób testowania z uczniami, czy to w tej bardzo kreatywnej aplikacji, jaką jest Bing, i rysowania różnych ciekawych, Obrazów. Uczniowie często mają jakieś prace tekstowe, więc może do tego dałoby się tworzyć na przykład obrazy. To też byłoby bardzo ciekawym urozmaiceniem, ale rzeczywiście krytycznego podejścia do narzędzia, chociaż to jest nasza rzeczywistość i to nie od kilku miesięcy, bo te modele językowe tak naprawdę istnieją od kilku lat, ale nie trafiały do szerokiego grona odbiorców. Były trochę dla specjalistów. Tak, to jest jeszcze tak. Znowu wejdę z drobną rzeczą. Mówiliśmy o wykluczeniu, i ja wam wskazałem na momenty drobnej cenzury. I problem jest taki, że my nie mamy tak naprawdę, i to jest wątek właśnie edukacji medialnej, rozumiany szeroko i rozumiany jako pewne podnoszenie kompetencji też sprawczych w dzisiejszym świecie. My nie decydujemy o tym jako jednostki czy jako społeczeństwa, a nawet jako państwa, jakie są kryteria cenzury na przykład takim Bingu, tak, który tworzy czy w dali. Kto tak naprawdę decyduje, w jaką stronę rozwinie się technologia? Przed opublikowaniem, przed prezentacją Microsoftu na temat tego, jak będzie Bing, do którego już mamy dostęp i, i wyglądał. Ja byłem też w grupie testerów, takich, którzy się zgłosili szybko i mieli dostęp, zanim inni czy wy dostaliście dostęp czy część z Was. Microsoft zwolnił, a najpierw zredukował. Potem przesunął resztę działu etyki sztucznej inteligencji, co też nam powinno dużo mówić o tym. Ci ludzie nie stracili wszyscy pracy. Dział nie został zlikwidowany, tak. Ale właściwie jakby prace nad tym, które trwałyby pewnie jeszcze ileś miesięcy, przynajmniej co Bing oparty na czacie GPT, w jaki sposób ma się zachowywać w określonych sytuacjach, jakie wartości promować, gdzie jest ten moment, banujemy, blokujemy no to jakby było uznane za mniej istotne niż korzyści biznesowe, promocyjne i bycia pierwszym. I to jest tam niebezpieczeństwo, że my nie mamy możliwości decydowania o tym, co robi Facebook, co robi Google, co robi Amazon, co robi Apple, tak, co robi Microsoft i być może nawet te firmy się między sobą porozumiewają w kontekście pewnych trendów i, nie wiem, podziału rynku. Tu ja, ja nie wchodzę w tory spiskowe absolutnie. Jako obywatel po prostu się też przyglądam i, i wiem, że ja niewiele mogę. I kiedyś, to już mówiłem kilka razy, ale angielski rzecznik praw dziecka kilka lat temu poprosił prawników, żeby chyba do Instagramu z uprościli język regulaminu, tak żeby dla dzieci był zrozumiały, no i ileś tam testowanych dzieci powiedziało, że nigdy by się nie zapisało do takiego serwisu, w którym trzeba się zgodzić na to, że nie wiem, że można korzystać z ich fotografii, a my przecież pozwalamy Facebookowi na przykład na to, tak? No, ale to taki wątek. Troszkę zostawiamy ten wątek z boku i przechodzimy do ostatniego dzisiejszego wątku, czyli do społeczności uczących się. Szkoły, jako miejsca, gdzie uczymy się, rozwijamy i nabywamy kompetencji, mogą stać się naturalnymi społecznościami uczącymi się, ale trochę w innym znaczeniu, jakby się wydawało po takim prostym, literalnym rozumieniu no przecież jesteśmy społecznością uczącą się, uczymy się razem, wspólnie czy poprzez wzajemne interakcje. Jak to jest z tymi społecznościami uczącymi się i jak się ma do tego technologia, bo jesteśmy w edukacji online nowej, więc ta technologia też do nas dzisiaj wraca na zakończenie w tej ostatniej części. Tak, no czy byłoby super, gdyby faktycznie instytucje, czy wszystkie podmioty, które mówią, że jesteśmy edukacyjne, tak, edukacyjni, były z automatu, czy działały jak społeczności uczące się, ale uczące się w tym sensie nie, że korzystamy z podstawy programowej, nie wiem, jakiejś Listy priorytetów ministra kultury, czy tam jesteśmy biblioteką, która robi to, to i to, ale jako podmioty, w których jest Chodzi o sposób między innymi też komunikacji, czyli my nie mówimy naszym uczniom z góry, że ten, ten i ten był wielkim poetą, albo nie fałszujemy cudzysłowy, bo to nie do końca sfałszowanie, ale czyli nie unikamy tematu noblistów polskich pochodzenia żydowskiego, o których się w ogóle nie mówi w tak? polskiej szkole, a przynajmniej w większości, w większości szkół. I że stawiamy też na rozwijanie się w w procesie, a nie tylko y, na efektach, które wypracujemy. Czyli prowadzimy pracę projektową, uczymy się y, wchodzenia w różne role, y, uczymy się jakby planowania pewnych rzeczy, y, poznawania, tak, gromadzenia informacji, przedstawiania ich. I nie jest najważniejsze, że nie wiem, zielnik grupy. B będzie najbardziej idealny, ale samo to, że wszystkie dzieci takich zielnych na przykład przygotowały wspólnie, dzieląc się jeszcze zadaniami, albo przygotowało o tym jeszcze krótki filmik, tak. Ja na przykład pracuję ze studentkami, bo głównie to są studentki, na pedagogice i też pracujemy tak trochę procesowo, czyli robimy, nie wiem, opowieści, narracje jakieś medialne, które robimy kilku, poziomowo, czyli najpierw o, to mogę wam powiedzieć taki krótki jakby przykład, jak ja, jak ja to robiłem niedawno, wykorzystując też ChatGPT, GPT, czyli poprosiłem o to, żeby grupy przygotowały opowieści edukacyjne skierowane do wybranej grupy docelowej, opowieść na dowolny temat, ale najpierw użyliśmy kości Storycubes z aplikacji, czyli takich do tworzenia narracji, opowieści, taka właściwie gra, zabawa, tak? I poprosiłem, żeby dziewięć symboli, które się losowało w grupie, żeby je umieścić, zinterpretować w opowieści. Później poprosiłem, żeby z czatem GPT przygotować tę opowieść, tak, czyli on generował, a studentki to jakoś redagowały, dodawały swoje dodatkowe pytania, montowały z tego coś, czyli wchodziły w rolę takich osób od zarządzania informacji, być może to też jest przyszłość jako jakaś tam nasza osób, która się zajmuje edukacją, że my niekoniecznie będziemy tworzyć, ale będziemy Nadzorować w pewnym sensie, czy wspierać yy, i, i pilnować pewnych kwestii. Studentki też yy, do swoich historii musiały przygotować prompty i wygenerować obrazy, na przykład w Dali, czy teraz byśmy to zrobili pewnie już w Bing. Ej, create, a potem yy, nagrywały swój głos i tworzyły filmy z tych zmontowanych opowieści, które też yy, montowały najpierw w kanwie, tak? Czyli. Yy, Tutaj ja się też uczyłem od nich, bo one na przykład pokazały mi, że przechodzenie do jakiegoś tam Microsoftowego edytora wideo jest zupełnie bez sensu z generowaniem plików, bo weszły w formularz, nie w formularz, tylko w layout, powiedzmy, w kanwie film i sobie szybko te, szybciej te filmy zrobiły niż ja się spodziewałem. tak? Na przykład, choć to miał być długi czas generowania. I te organizacje uczące się. Czy społeczności uczące się, ja traktuję jako takie, w których też nie jest się autorytetem z nadania. Czyli można być autorytetem, autorytetem się bywa, i to, że się nim przestało na chwilę być, to też nie jest nic złego. Czy jakby ta dynamika społeczna, tak naprawdę, tak? Coś, co trochę w szkole, która ma przygotowywać do rzeczywistości, jest i to nie ze złej woli osób, które tam pracują, tylko jakby z, z konstrukcji samego systemu formalnego. Jest trochę zaburzone, tak? Czyli mamy kogoś, kto dowodzi nami przez 8 lat, potem nie wiem, 4, a potem idziemy na studia i okazuje, że i to coś, czego ja doświadczam, ale moi koleżanki i koledzy też, że przez pół roku uczymy się, a po pół roku się na przykład kończą zajęcia, bo są tylko przez jeden semestr, wypowiadania własnego zdania. Czyli nie, bo ja doświadczam takich rzeczy, że studentki i studenci na pierwszym roku, jak zadaję pytanie, to najpierw jest cisza, konsternacja, przerażenie, że może kogoś wywołałem do odpowiedzi, o czym ja już zapomniałem, że takie rzeczy się w ogóle robi, bo w szkole dawno byłem. I potem, jak im mówię, że nie chodziło o to, żeby się wstrzelić w mój klucz odpowiedzi, bo ja go w ogóle nie mam. A nawet jak się nie zgadzacie ze mną, to jest super, bo możemy teraz się powymieniać jakimiś argumentami, to dla nich to jest coś, coś dziwnego. I niestety to muszę to powiedzieć z przykrością, że szkoła, ogólnie traktując, tak, jako formalny system edukacji, do, przyczynia się do tego, że my nie wiemy, jak pytać. Że jedna czwarta, prawie czy jedna piąta e, nastolatków według badań i oręża i późniejszych też. E, Pokazują, że ludzie nie sprawdzają informacji i nie weryfikują. I w momencie, kiedy chat GPT zacznie się rozwijać, czy jakieś inne narzędzia, bo to już nieważne, jak on się nazywa, będzie tych czatów więcej, to może się okazać że coś, co Dana i też mówiła, że się stało w Ameryce, kiedy bardzo mocno promowano edukację medialną. Dzieci chętnie zaczęły sama szukać informacji, ale przestały rozmawiać z innymi osobami i weryfikować te informacje. W efekcie znajdowały i utwierdzały się w przekonaniu, że to, co znalazły, co jest zgodne z ich jakimś tam systemem wartości dotychczasową wiedzą albo wyobrażeniami, jest prawdziwe. Tylko takie rzeczy przejmowały, a to jest jakby zaprzeczenie tej społeczności, która się uczy, która się wymienia, to może brzmi trochę jak taki, nie wiem, manifest utopijny, nie, wiecie, bo ja w praktyce wam dałem tylko jeden jakiś tam mały, mały obrazek, ale na pewno opiera się to na dialogu, szacunku i to jest jakby platforma taka startowa, odejściu trochę od naszych przyzwyczajeń, bo na przykład to się może wam nie kojarzyć z edukacją medialną, ale Polski system edukacji nie wymaga stawiania 50 ocen w roku, tylko na dobrą sprawę jednej na koniec klasy, tak? I to jeszcze w jeden, trzy opisowej, czego nauczyciele przed, wczesnoszkolni i nauczycielki czasami zdają się kompletnie... Y nie wiedzieć, ale to jest dużo takich elementów, które, które mocno jakby łączą edukację medialną, którą właściwie coraz częściej określamy jako też informacyjną i cyfrową. Zresztą wydaliśmy taki model edukacji medialnej chyba trzy lata temu: model edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej. Nie wiem, czy wspólnie z CEO to nie było, ale ja nie byłem autorem, więc gdzieś tam później podeślę może katarzenie link i to jest dostępne w PDF-ie. Jest przedpandemijne, tak? Czy znaczy przedpandemiczne, ale też pewne rzeczy da się pewnie wyciągnąć, bo te obszary kompetencji się mocno ze sobą zaczynają pokrywać w pewnych kwestiach. Co jest też trudne na przykład dla informatyków, którzy mieli w pewnym sensie monopol na technologię. Z tej perspektywy inżynieryjno-technicznej, a teraz te kompetencje się ze sobą też zaczynają mocno przyplatać, i społeczne, i poznawcze, i też te związane z, z obsługą technologii, tak. Więc jeśli chcemy być społecznością, która się uczy, no to musimy się otworzyć na to, że się będziemy uczyć, ale uczenie się to jest też, to też taki trój, powiem. Nieważne czy w zakresie obsługi mediów, tworzenia komunikatów, odczytywania krytycznego komunikatów, możemy się pomylić. To jest właściwie jakby część naszej edukacji ludzkiej od tysięcy lat. Mamy to szczęście, że rzadziej mylimy się, no, czy mamy szansę się pomylić, zjadając nieznany owoc, który okazuje się trujący, tak? bo my już jakby bazę różnych rzeczy mamy. No i, i chodzi o to, żeby tę bazę wiedzy. Rozwijać, podnosić swoje kompetencje do funkcjonowania, y, poszukiwania i, i budowania też wiedzy w świecie, w którym pojawiają się różne i rozpraszacze, y, rozrywkowe, co w przypadku młodych ludzi jest dosyć normalne, że chcą z nich y, korzystać, ale też narzędzia generatywne, modele językowe, które mogą nam dużo rzeczy pozmieniać, ale też ułatwić, ale musimy je zacząć poznawać, żeby. Że móc je gdzieś tam wprowadzać w życie. I coś, co moim zdaniem jest bardzo, bardzo ważne, nauczyciele, nauczycielki, nie bójcie się powiedzieć swoim podopiecznym czy ludziom, z którymi pracujecie w klasie, że czegoś nie wiecie albo nie umiecie. Bo to się zawsze gdzieś tam, moim zdaniem, mści i opowieści o tym, że. Ktoś się zwolnił z pracy, bo uczniowie zrobili zrzut ekranu Worda i umieścili go na topecie i mówi, że nie można tego wyłączyć. Słyszałem już i to w różnych wersjach. Grzegorz, ja akurat mam bardzo dużo doświadczeń prowadzenia spotkań w pandemii i zaraz po, kiedy wiele nauczycielek i nauczycieli mówiło, że uczniowie byli najlepszym wsparciem technologicznym i takim wsparciem w ogóle wspólnym uczeniu się te, tego nowego sposobu uczenia się, nowego sposobu spotykania się. Mam poczucie, że bardzo wielu naszych odbiorców jest właśnie osobami, które chętnie korzystają z pomocy młodych ludzi. Wiele czy razy czytałam na czacie, że korzystam z jakiejś aplikacji, bo uczniowie mi pokazali. I to jest też fenomenalne, jak bardzo możemy być tą społecznością uczącą. Ja bym chciała jeszcze zamknąć ten wątek tej społeczności uczącej się tym przykładem wykorzystaniem metody projektu z technologią. Bo ty opowiedziałeś o takim studenckim, akademickim przykładzie. é uh... Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa pracuje ze swoimi uczniami metodą projektu? Może to być mini projekt, taki realizowany w ramach dosłownie kilku lekcji, nierozłożony na cały rok czy semestr. Wiemy, jak czasem trudno jest dopasować to do, do grupy i do, do programu, który Państwo realizują. Jeśli, jeśli Państwo realizują ten projekt ze swoimi uczniami, mogą Państwo się podzielić, jaki to jest przedmiot i czy tam technologia wchodzi w grę, czy są jakieś elementy technologii wykorzystane jako taka właśnie e, sposób na społeczność uczącą się? E, pani Edyta pisze, że, że tak. Jeśli pani Edyto, może się pani podzielić z jakiego przedmiotu, to ja będę wdzięczna. Może ktoś z Państwa jeszcze? Mhm. Na języku polskim. E, tak, w języku, na wiedzę o społeczeństwie, to bardzo, bardzo ciekawe. Druga pani Edyta się podzieliła, że projekt, i czy, proszę, powie, o proszę, plastyka od pani Alicji e, i tutaj jest kamera i montowanie filmu, czyli Grzegorzu, to o czym e, ty mówiłaś, że właśnie film był jednym z elementów. E, ja się podzielę moim odkryciem właśnie aplikacja, która pozwala montować filmy e, która jest ogólnodostępna, a dzisiaj już nazwa jej padała, czyli Canva jest rewolucją dla mnie, jeśli chodzi o szybkość montowa montowania. I można ją obsługiwać również na telefonie. Technologia i projekty. Myślę, że to jest taki sposób na budowanie tej społeczności uczącej się. To też, Grzegorzu, mówiłoś o tym, że często uczniowie, uczennice, w ogóle młodzi osoby spotykają się w grupach facebookowych i tam tworzą te społeczności uczące się. Czy my możemy jakoś to przenieść na, na szkołę, na tą tkankę szkolną? Czy to byłoby już zbyt mocno? ingerowanie, nie wiem, czy to jest dobre słowo, wchodzenie w ten prywatny czas naszych uczniów i uczennic, czy możemy proponować im też projekty, które mogą w ten sposób realizować? Aha. To znaczy tak, wiesz, jeśli chodzi o ten czas prywatny, to jakby szkoła y, specjalnie się tym przez lata przejmowała, jako instytucja i y, przykład zadań domowych, których mamy dosyć dużo, nie, może nie w porównaniu do krajów azjatyckich, ale, y, ale jednak... Y, i wydaje mi się, że stworzenie jakiejś takiej przestrzeni czy miejsca bardziej, w którym my publikowalibyśmy dodatkowe materiały, bo ja, ja tak też często robię. Na, w zespołach na Teamsach ze studentkami tak pracuję, wrzucam jakieś rzeczy dodatkowe. Czy nie wiem, jeśli zajęcia się jakieś tam nie pójdą po naszej myśli, to potem nie wiem, możemy sobie zrobić konsultacje w wolnym czasie i, i wiadomo, że ja mam i tak taki czas konsultacji, ale możemy się spotkać, nie wiem, bo komuś nie pasowało jeszcze poza tym. I taka wymiana informacji jest jak najbardziej. Te, to jest trochę taka trudność przy tworzeniu grup przez, przez młodych ludzi też, bo, bo to jakoś tam obserwuję też jako rodzic, że one są czasami tworzone kompletnie bez sensu. No, to jest złe określenie z ust pedagoga, ale. Nie wiadomo po co, tak? Ja widziałem, jak moja córka jednego dnia, nie wiem, z koleżankami tworzą pięć grup i, i rzucają sobie zdjęcia pizzy, tak? Mają po, po 9-10 lat. No Ale to jest też jakby rozpoznawanie I to też nie obawiałbym się tego, że dzieci testują technologię, o ile mamy z nimi kontakt. Natomiast w przypadku szkół i nie wiem, podstawowych, chyba bardziej, średnich też, no to ucz uczniowie dzieci właściwie się sami tworzą sobie przestrzenie komunikacji takiej pozaszkolnej, tylko tam jest taka niebezpieczna sprawa, że tak zwane kozły ofiarne czy osoby, które gdzieś tam odstają, są odsuwane na bok grupy czy też dręczone nawet przez, przez całą społeczność klasy, bo tak się czasami zdarza, one mogą być z takiej grupy wyrzucane. A potem, o ile jakby ta przemoc internetowa funkcjonuje i to profesor Jacek Pyrzalski pewnie 100 razy więcej o niej opowiedział, czy, czy profesor Łukasz Tomczyk, to ona nie jest taką przemocą, która się jakby non-stop dzieje, tylko ona jest o tyle trudniejsza od jakiejś przemocy rówieśniczej kiedyś, że kiedyś się oprawca, powiedzmy kolega z klasy, koleżanka, nie wchodzili nam do łóżka, że tak powiem, do domu, w sensie do bezpiecznej przestrzeni. Tu, bez żadnych podtekstów. Chodziło mi o to, że my na przykład ze smartfonem teraz zostajemy w domu i wieczorem się albo zastanawiamy, czy ktoś o nas coś powiedział, tak, albo. Um, no, albo w ogóle czekamy na kolejne powiadomienia, bo gdzieś się dzieje dyskusja właśnie w takiej grupie. Ktoś postanowił nie spać, albo kilka osób i y, omawiają jakiś wątek ze szkoły społecznej, powiedzmy, tak, rówieśniczy. No i jak tu teraz się położyć, spać? Samym się pewnie zastanawiał, a co dalej, ne? na przykład? I, I czy przypadkiem mnie w pewnym momencie nie odetnął. Ale to są takie. Ja już wiecie, ja też nie mam przykładów takich konkretnych, tych negatywnych rzeczy, bo o ile badaliśmy 10 lat temu w dwóch projektach, gdzie sieci, dzieci sieci, przepraszam, 2.0, jak młodzi korzystają z podstawówki, sześcioklasowej wtedy jeszcze, z Facebooka, to mogliśmy w tego Facebooka wejść. Mogliśmy wejść przez, nie wiem, znajomych, znajomych albo było dużo profili otwartych. Teraz. Nie da się tego zrobić, bo Facebook jest też pewną formą dla młodych ludzi takiej jakby reklamówki trochę dla babci i dla mamy. Takby to, to są takie trochę pokoleniowe rzeczy i też tego, że korzysta się z Facebooka i promowałbym na pewno grupy. I czy jakby korzystanie z jakichś przestrzeni, gdzie możemy sobie porozmawiać o jakichś rzeczach albo grupy rówieśnicze sobie mogą porozmawiać, na pewno bardziej niż przewijanie rolek, nie wiem, czy, czy TikToka, gdzie stajemy się w pewnym sensie takim, no taką bateryjką, to do tego wrócę która zasila czyjeś wyświetlenia, a nie specy... I algorytmy. I to jest to też przekleństwo, znowu użyję tego słowa, sztucznej inteligencji, która funkcjonuje w naszym świecie już od ładnych paru lat i nam dobiera treści. Stąd te banki informacyjne, banki społeczne, w których my funkcjonujemy, i to jest trochę niebezpieczne, i to jest też jakby coś, co przeszkadza w rozwijaniu społeczności uczącej się, bo cały czas ktoś chce nas wyrwać, i czy coś, i na swoje potrzeby. No powiem to mocno wykorzystać. Nie? Ale miałem pozytywnie powiedzieć. Tak, na, tak. Na Przepraszam. Mieliśmy kończyć pozytywnym aspektem właśnie tej społeczności uczącej się, szczególnie kiedy ta społeczność może się rozwijać w taki sposób, jednak nieograniczony, globalny. Ale to myślę, że o tych zagrożeniach my ciągle rozmawiamy w tym cyklu, bo my chcemy polubić internet młodych z takiego poziomu zrozumieć, doświadczać, być w dialogu i w komunikacji z dziećmi tak. własnymi. Uczniami, uczennicami. Jak rozmawialiśmy o TikToku, to bardzo wielu z Państwa mówiło, że nie posiada tej aplikacji, ale jest tu po to, żeby zrozumieć. I myślę, że też o tej edukacji online rozumiem, rozmawiamy w taki sposób, że my chcemy. Wyjść z tym do młodych ludzi, żeby pokazywać czy pracować w sposób, który dla nich będzie zrozumiały, a jednocześnie dla nas dorosłych akceptowalny, bo też proponowanie projektu z wykorzystaniem technologii, której my nie akceptujemy, no. tak. Słaby, ale byłoby to, trudne, byłoby po prostu trudne. To dodałbym tak pod koniec już naszej rozmowy, pewnie, ale jeszcze nie na sam koniec. Że młodzi, coś jest z tych cyfrowych tobylców, których zanegowałem na początku. W tym sensie, że nawet już w latach nie wiem, 80., -tych, 90. XX wieku, było wiadomo, że w domu jest nastolatek, bo na odtwarzaczu wideo, czy na wideo po prostu była ustawiona godzina na elektronicznym wyświetlaczu. I do czego ja zmierzam? No, w niektórych domach były takie kreski, tylko już było wiadomo, że młodych tam nie ma. Młodzi ludzie szybko. Ogarniają technologię. Niektóre technologie są dla nich, mówi się o tym, przezroczyste. Czyli yy, my pamiętamy, ja pamiętam, że gdzieś tam na wsi u dziadków był jeden telefon u soutysa, łączyło się z centralą w latach 80., a oni po prostu kładą się spać i nie wiem, mówią: Dobranoc tam swoim najlepszą koleżankom, tak, czy wysyłają jakieś, jakieś produkcje medialne. Młodzi ogarniają technologie, ale mają tendencję do pewnego. Nie, nie chciałem użyć tego słowa, ale użyj go. Pewnego lenistwa technologicznego, to znaczy, jeśli nie potrzebują zbyt wielu rzeczy, zbyt, ze zbyt wielu rzeczy korzystać, to nie będą z nich korzystać. Natomiast my mamy doświadczenie, krytyczne myślenie, poparzyliśmy się 500 razy więcej niż młodzi i my możemy yy, im pewne rzeczy proponować narracyjnie, w postaci rozmowy, wsparcia, szukania celu, szukania tematu, tylko że to się nie wydarzy, tak po prostu wiecie, to od jutra możecie do mnie przychodzić i ze mną rozmawiać. Jak przegapiliśmy, nie wiem, 10 lat życia dziecka, albo nie wiem, 3 lata czy 4 w szkole podstawowej jako wychowawca, to już może się nie wydarzyć, nie? I jakby podstawą jest po prostu komunikacja. Czy ona będzie z życiem czatów, sztucznych inteligencji, kreatorów jakichś tam rozszerzonych rzeczywistości, Google, to nie ma większego znaczenia. Ważne, żebyśmy znaleźli jakieś porozumienie i chcieli ze sobą rozmawiać. Ale to chcenie nie będzie nigdy takie samo z siebie, a y, autorytet instytucjonalny może sobie istnieć, tylko jeśli autorytet instytucjonalny uzna, że jest autorytetem, bo jest autorytetem, to jest też, tak powiem, koniec procesu. Edukacyjnego. Ale wszystko to mówię jakby w pozytywnym nastawieniu. Myślę, Grzegorzu, że to jest dokładnie. Zrobiliśmy klamrę do naszych dwóch wcześniejszych spotkań, kiedy mówiliśmy o tym, że bezpieczeństwo właśnie dzięki rozmowie i relacji, tak samo jak z czy kontrolujemy, czy dopuszczamy wykorzystania do z takiej aplikacji, jaką jest TikTok. I myślę, że tutaj idziemy w pozytywne, w pozytywne zrozumienie. Też Państwa komentarze, które tutaj były na czacie o właśnie prowadzeniu projektów, czy właśnie wykorzystywaniu technologii, które były, są jakby pokłosiem działań pandemicznych. Ja wiem też z innych wydarzeń w Centrum Edukacji Obywatelskiej, że Państwo wykorzystywali doświadczenia właśnie w współpracy z własnymi uczniami, uczennicami. I własnymi dziećmi do, do uczenia się technologii, kiedy ten czas był trudny, wszyscy byliśmy w napięciu i w takiej dużej niewiadomej. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Ja jeszcze potrzebuję zaprosić Państwa z wielką przyjemnością na spotkanie, które będzie 19 kwietnia, czyli po świętach spotykamy się na czwarte spotkanie i będziemy mówić o języku. Będą trudne słowa, będą zetki, alfy, generacje i inne trudne słowa, które poznamy razem z naszą gościnią i będziemy o tym języku i komunikacji najmłodszych pokoleń rozmawiać. Ciekawe, bo rankingi słów popularnych wśród młodzieży są publikowane co roku, a często one wcale nie są. Tymi słowami, które są najpopularniejsze wśród młodzieży, na pewno do tego będziemy wracać. Jeśli Państwu język i komunikacja młodego pokolenia, czy tych najmłodszych pokoleń jest tematem, który Państwa interesuje, to zapraszam serdecznie 19 kwietnia, a potem 31 maja na spotkanie dotyczące gamingu. Myślę, że będzie interesująco. Ja już jestem w pełni oczekiwaniu na to spotkanie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby pobrać zaświadczenie z dzisiejszego spotkania i sobie do swojej teczki wrócić, to jest taka możliwość. Będzie za chwilę na czacie wysłany link do pobrania tego zaświadczenia. Jak zawsze przez nasz system pobierania zaświadczeń, trzeba tam parę razy poklikać, żeby pobrać zaświadczenie. W przypadku trudności, proszę oczywiście do nas. Mailem będzie link. Właśnie przeczytam na czacie. Link będzie mailem. Przepraszam, nie będzie na czacie. Będzie mailem, to będzie prostsze dla wszystkich. Dziękuję Państwu, że byli Państwo z nami w ten środowy wieczór do końca do 19.30. Bardzo Ci dziękuję, Grzegorzu, za podzielenie się z twoim olbrzymim doświadczeniem, za Twoje opowieści i wprowadzenie nas do edukacji medialnej, która edukacją nie do końca jest, ale jest takim doświadczeniem, które każdy z nas powinien mieć i mieć świadomość, że to nie tylko o krytycznym myśleniu, ale też o procesie twórczym. O państ państwu dzisiaj to proponowaliśmy. Życzę spokojnego czasu, przerwy od szkoły i obowiązków, która już niedługo jest przed nami. Proszę odpoczywać, dbać o siebie na wiosnę i spotkać się z nami 19 kwietnia.